Witajcie! W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam w mojej opinii top 5 inteligentnych urządzeń, które powinien mieć każdy w swoim domu. Miejsce 5. Pierwszą rzeczą na liście będzie, co może wydawać się śmieszne, smart wtyczka. Jest kilka producentów tych wtyczek, więc nie będę koncentrował się na jednym konkretnym producencie, bo każda z wtyczek ma podobne zadanie – sterować urządzeniami w domu. Wtyczka służy do sterowania urządzeniami elektrycznymi, a dokładnie po to, by wyłączać i włączać dowolne podpięte pod nią urządzenie. Przykładowo, zostawiłeś podłączony komputer, lokówkę czy żelazko, albo po prostu nie jesteś pewien, czy wyłączyłeś. Wystarczy, że masz taką wtyczkę w domu podpiętą do kontaktu, a do niej urządzenie i bez problemu wyłączysz urządzenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Tak jak mówiłem, jest wiele tego typu wtyczek na rynku, od mniej designerskich do bardziej. Myślę, że 2 czy 3 takie wtyczki każdemu by się przydały. Miejsce 4. Bezpieczny dom to kluczowa sprawa, zwłaszcza gdy zostawiasz go pustym podczas wyjazdów, czy to na wakacje, czy to po prostu w pracy. Na rynku można znaleźć wiele systemów monitoringu, ale są one często drogie, skomplikowane w instalacji i wymagają przeróbek w domu. Zamiast nich idealnie sprawdzi się na przykład kamera Xiaomi. Według mnie jest tu pełna dowolność, jakie urządzenie wybierzecie. Może to być urządzenie 360 stopni, może być o innym kącie widzenia i pracy. Ja używam co prawda 360, ale nie wykorzystuję jej w pełni. Fajne jednak w tych urządzeniach jest to, że mają one wbudowany odbiornik Wi-Fi i możecie nimi po pierwsze sterować z poziomu komórki oraz mieć podgląd z dowolnego miejsca na świecie. Urządzenie ponadto wysyła powiadomienia na telefon, gdy wykryje ruch. Miejsce 3. Jednym z bardziej kozackich urządzeń, które ostatnio odkryłem, jest aktywny hub USB. Tak to się nazywa. Ogólnie fantastyczna rzecz. Wyobraźcie sobie, że macie taki sam problem jak ja. Mam w komputerze 4 porty USB, które zazwyczaj są zajęte, bo mam podpięte pod niego chociażby dyski zewnętrzne. Jeżeli chcę coś przesłać na dysk, to muszę go podpiąć, sięgnąć za komputer, to strasznie niewygodne. Jak skończę już przesyłać, to pasuje go odpiąć, bo wkurza mnie migająca niebieska dioda na tym właśnie dysku. Tutaj z pomocą przychodzi aktywny hub USB, bo do niego wpinasz urządzenie i jeżeli chcesz, aby pracowało, włączasz przełącznik, jeżeli nie chcesz, by pracowało, wyłączasz. Nie mam konkretnego producenta, którego bym polecił, ale zwróćcie sobie uwagę, aby hub USB był 3.0, aby nie ograniczać sobie prędkości transferu. Miejsce 2. Na miejscu 2 postanowiłem pokazać inteligentny odświeżacz powietrza. Jako że mieszkam niedaleko huty, takie urządzenie niebawem na zimę będę musiał sobie zakupić, bo już teraz w domu lata mi mnóstwo małych pyłków. To urządzenie jest do tego, by czyścić właśnie zanieczyszczenia takie jak kurz, dym papierosowy, roztocza oraz pyłki drzew. Urządzenie produkuje ponad 10 tysięcy litrów powietrza na minutę. Skuteczną filtrację gwarantują 3-etapowe wymienne filtry HEPA, wykonane z włókna węglowego, do kupienia na chińskich stronach za około 450-500 zł. Na pierwszym miejscu robot odkurzający Roomba i7 ze stacją czyszczącą. Ten fajny automatyczny odkurzacz, który miałem okazję testować, wykorzystuje trójstopniowy system sprzątania z podwójnymi szczotkami gumowymi. Fajne w nim jest to, że wyciąga się go z pudełka, klika się start i robot sam zaczyna uczyć się rozkładu pomieszczenia. Nie trzeba go programować ani nic z tych rzeczy. Robot ma lekko wysuniętą szczotkę boczną, dzięki której zbiera on brud również bezpośrednio przy ścianach i w narożnikach. Jeżeli ktoś jest bardziej wymagającym użytkownikiem, może nieco bardziej pobawić się robotem i nauczyć go sprzątać pomieszczenia, które wcześniej sobie nazwaliście. Czyli przykładowo, macie w domu 10 pomieszczeń, każde nazywacie, a potem w aplikacji wybieracie, które pomieszczenia robot ma sprzątać. Jest to też fajna opcja, ponieważ nie zawsze potrzebujecie odkurzać kuchnię, a salon fajnie by był zawsze posprzątany. Powiem Wam, że bardzo spodobała mi się aplikacja iRobot Home. Można za jej pomocą włączyć Roombę, jak się jest poza domem. Sprawdzić na mapach, gdzie w mieszkaniu robot sprzątał i gdzie było najbardziej brudno. To ważne, bo robot ma wbudowaną funkcję wykrywania bardziej brudnych miejsc, które dokładniej sprząta. Roombę można też podpiąć do asystenta Google i włączać ją głosowo. Ponadto robot ma wbudowany czujnik optyczny, który skanuje pomieszczenia i śledzi lokalizację. Wie gdzie był, a gdzie go nie było, zatem nie oszukacie go. Ja próbowałem osobiście go przenieść tam, gdzie już posprzątał i sam stwierdził, że już był w tym miejscu i pojechał dalej. Przyznam, że jestem zdziwiony, jak dobrze to zadziałało. Dzięki tej technologii Roomba sprząta po prostu szybciej i bardziej systematycznie. Jeżeli nie chcecie ponadto, aby robot wjeżdżał Wam do jakichś stref czy pomieszczeń, to wystarczy, że położycie to małe urządzenie, które działa jak wirtualna bariera, wirtualna ściana. Mi na przykład robot wjeżdżał do pokoju, w którym mam dywan, a akurat nie chciałem, aby tam się wbijał, więc wystarczy postawić tą wirtualną ścianę i już tam nie wjedzie.
Model, który ja testowałem, to Roomba i7 Plus, która w zestawie posiada stację, która automatycznie opróżnia zbiornik na brud robota. Działa to również bardzo fajnie. Powiedziałbym, że jest to wersja dla leniwych albo dla zabieganych, bo ogólnie sam robot również ma wbudowany pojemnik na brud. Możecie go sami opróżniać, ale możecie też dokupić taką stację czyszczącą i robot nauczy się do niej jeździć po skończonej pracy. Stacja sama wyssie z niego zgromadzony brud, w środku stacji jest worek, który jest pojemny i dzięki temu myślę, że na 2-4 tygodnie będziecie mogli zapomnieć o jakimkolwiek opróżnianiu robota. W zestawie znajduje się robot, stacja oraz zapasowa szczotka boczna, zapasowy worek na brud montowany do stacji, wirtualna ściana, baterie do wirtualnej ściany, kabel zasilający oraz zastępczy filtr do robota Roomby i7. To by było na tyle w tym zestawieniu. Dajcie znać, czy ten odcinek podobał Wam się. Linki do produktów macie w opisie pod tym filmem, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!